Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Z racji zbliżającego się Dnia Dziecka zaprosiłem gościa specjalnego, wyjątkową, wspaniałą, utalentowaną Natalię Paździor, pierwszą zwyciężczyni MasterChef Juniora, która przygotuje dzisiaj dla nas, będzie mnie uczyć, jak przygotować zdrowe i pyszne desery. To będzie deser lodowy, tak? No tak, przede wszystkim witam serdecznie. No, lody, rzecz, którą wszyscy lubią. Nie znam osoby, która nie lubi lodów, szczególnie te owocowe. Zbliża się sezon na owoce. Dzisiaj przygotujemy lody wszystkich smaków owocowych. Naszymi bazowymi produktami będą mrożone owoce. Mamy tutaj truskawki, maliny, wiśnie, jeżyny, jagody i oczywiście banan do zagęszczenia. Będziemy to wszystko blendować i będziemy przeróżne Natalko, smaki. Natalko, mówisz, że owoce. Czy że warunki są, że muszą być owoce mrożone, tak? Jeśli jest sezon na owoce. Na przykład zbierzemy je z własnego ogródka, czy kupimy świeże, smaczne, słodkie. Nie ma sensu ich mrozić. Możemy zrobić to na odwrót, czyli zamrozić banana, a owoce no, będą, nie będą zamrożone, będą świeże. I tak samo po prostu to blendować. Natalia, z tych wszystkich owoców możemy zrobić lody. Mamy wspaniałą truskawkę, pięknie pachnie. Mamy maliny, wiśnie, jeżyny. I jagody. Ja najbardziej lubię truskawki i chciałbym, żebyś może spróbować truskawek. Co każdy lubi truskawki, więc zaczynamy od truskawek. Natalia, czy możemy w blenderze w domu to przygotować? Nie ma problemu, my sobie ułatwiliśmy robotę, ale jak najbardziej można wykorzystać do tego blender, nawet ręczny, każdy blender, można to łatwo przygotować w domu, nie wymaga to jakiegoś specjalnego sprzętu. Okej, myślę, że lody są gotowe. Parę chwil, piękna konsystencja, zapach jest fenomenalny, proszę zobaczyć, zdrowe, pyszne. Warto do tego użyć owoców, które ze własnego ogródka. Rewelacja, tym bardziej zbliża się sezon. Owoce zaraz nam pięknie zakwitną na drzewach. Nic tylko zbierać i przygotowywać tak zdrowe lody. Tym bardziej, że desery lodowe dla dzieciaków przygotowane w domu, to jak Natalia wspomniała, to samo zdrowie. Więc i rodzice chętniej dla dzieciaków takie desery przygotują razem z nimi. To co, bierzemy się za nakładanie, tak? To co, dekorujemy, tak? Dekorujemy, tak. A tak właściwie miałem spytać, co to jest? Widzę tu jakieś właśnie takie sosiki? Myślałem, że już nie zapytasz. Ja chciałem Ciebie zaskoczyć i przygotowałem nie polewy gotowe, już kupione, tylko przygotowałem polewy z naturalnych owoców. I mamy malinę, mamy gruszkę, mamy jagody, brzoskwinię, morele i jeszcze truskawkę. Więc takie polewy możemy przygotować samemu w domu. Gotowe. Pierwsza porcja jest gotowa. Proszę zobaczyć. Super. Mi się bardzo podobają. Wyglądają apetycznie. Natalia, truskawkowe genialne. Czy możemy jeszcze jakieś przygotować? No ja sądzę, że teraz trochę poniesiemy się fantazji i zrobimy takie, no prawie jak smak, jak owoce leśne. Połączymy sobie jeżyny, jagody, wiśnie, dlatego prawie leśne i troszeczkę malin. I to będzie taka fantazja, bo tak naprawdę przy robieniu deserów lodowych trzeba ponieść się fantazji i wyobraźni, żeby dodawać różne smaki, aby uzyskać ten jedyny, niepowtarzalny, najlepszy. No i super. Tylko wiem, że te owoce są dosyć kwaśne, tak? Czy możemy je czymś dosłodzić? No oczywiście, można użyć cukru, ale też żeby no, nie było aż tak niezdrowo, można użyć równie słodkiego, zdrowego miodu. Wspaniałe, kolejne. Pyszne, lody. Piękne. Czymże byłoby przygotowanie takich deserów, gdyby nie opinia jurorów? No ale dzisiaj będzie trochę trudniej, bo naszymi ekspertami będą dzieci. I nie oddaję fartucha w tym, tym razem. Ile można czekać na te lody? Jedno. Jesteś pewna, że damy radę? Myślę, że im to posmakuje. Nie! Podejmiemy się tego wyzwania. To próbujemy. O, no mam nadzieję, że mi to zasmakuje. Serce mi bije tak, że nie do wiary. Najpyszniejsze z tego wszystkiego jest beza.
najgorszy moment to jest wyczekiwanie na werdykt. Dla mnie petarda, super połączenie. Dla mnie też petarda. Jestem na tak. Jestem na tak. Pół nie, pół tak. Dostałem za mało. Jestem na tak. Jestem na tak. Drodzy goście, no zabawa przednia, dzieci szczęśliwe, my zadowoleni, lody przepyszne, samo zdrowie. Czegoś jest więcej, zapraszamy, do nas częściej. Lody się rozpuściły.